Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku upiekę ciasto. Niestety nie wiem, jakie będę ciasto piekł. Za chwilę się dowiemy. Wy już wiecie, bo montuję to później, kiedy już wiem, jakie jest ciasto, więc napisałem to w miniaturce. I wy wiecie, a ja nie wiem. Dzień dobry. W ogóle to nie widać mi głowy, jakieś jest to porąbane. Wypinam się po prostu do nagrywania. Tak, wypina się, potwierdzam. Gdy ktoś pyta, co kręcimy w tej kuchni na tym blacie, to zawsze odpowiadam. Co to samo? Wiesz? To samo? Samo. To samo kręcimy. Dobra. No dawaj. Wyślij mi przepis. Wyślę ci przepis, ale w ogóle... Czy ja ci mogę doradzać w sprawie tego ciasta, czy nie bardzo? Dlaczego ty się mnie pytasz? No, bo nie chcę ci ułatwiać życia. Nie, nic masz nie mówić. Ja se sam będę robił. Okay, ty możesz. Jeśli... Jedyne co możesz robić, to się to możesz się ze mnie śmiać. Nie no. Ja będę starał się. Jak będę mówił, to będę na siedząco kręcił. Ja myślę, że ty będziesz miał ukryty talent do ciasta. Chciałbym ci przypomnieć, że musisz mówić głośno. Myślę, że będziesz miał ukryty talent do ciasta. W naszej serii odcinków zajmujemy się niegotowaniem. Czyli robimy sobie... O, to francuskie ciasto z jabłkami. Francuskie ciasto z jabłkami się będę robił. No. I ja nie wiedziałem, co to będzie, bo nie czytałem komentarzy. No, ale ja i tak mu poszłam na łeb, ułatwiłam mu życie, bo mu jajka wyciągnęłam. Żeby był w temperaturze pokojowej. Okej, niech tam będzie. Dobrze. Nie powinnam była tego robić. Przepis pochodzi ze strony Moje Wypieki. Tak. Ja się zastanawiam, czy jak ktoś na przykład wrzuca takie sobie przepisy na taką stronę, bo tą stronę ty czasem robisz, to ta osoba, co to robi, to na te wszystkie przepisy sama wymyśliła? Niekoniecznie. A jak ktoś takie przepisy bierze sobie z innej strony, wstawia to, na swoją... To stawia tam, że na przykład przepis pochodzi z innej strony, tak powinien zrobić. No ale jak to babcia jakaś wymyśliła od babci, a babcia wzięła to z innej strony? No to wtedy to wiadomo, że to nie musisz, albo są przepisy autorskie. Dobra, no napisane jest, że z Dawid Lebowicz. Ale zdjęcia w takich przepisach też dużo roboty robią, zdjęcia, aranżacje, to jak ty ten przepis przekażesz, bo możesz po prostu, wiesz jak to było ze starymi przepisami babci, ja... A my mamy cukier puder? Nie. I rumu też nie mamy. To mi ułatwiła życie. Ale kupiłam cukier migdałowy w zamian. Wiesz, jak to było ze starymi przepisami? A, no, ciocia Bożenka taki miała przepis, jak ja byłam dzieckiem, przepis, właściwie cały zeszyt z przepisami. I to właściwie tam nie było napisane w ogóle, jak coś zrobić, tylko były składniki, na przykład na jakieś ciasto, było, nie wiem, 4 jajka, szklanka mąki, szklanka cukru, dobra, coś tam. I w ogóle, jak to robić, to nie było wiadomo. To ma być, tu się reklamy mi się włączyły. No, bo to nie jest strona premium. To takie coś ma być. Widzicie? Dobra. Są jabłka. Francuskie ciasto z jabłkami nie ma, a nie na cieście francuskim. Uśmieszek. I przepis taka... przechodzi z Francji. Uśmieszek. Delikatne, wilgotne, bardzo smaczne, z nutą rumową. Czymś musimy zastąpić rum. Kupiłam ci cukier migdałowy. Zaraz sobie zobaczę, co mamy. Ja na razie czytam. Pychota. Świeżość, elegancja we Francji. Świetnie przechowuje się kilka dni. Niemożliwe. Jak jest dobre ciasto, to by się nie przechowywało. Dobra. Mąka pszenna, proszek do pieczenia, szczypta soli, 4 duże jabłka, 2 duże jaja, cukier do wypieków drobny. Mamy cukier? Masz zwykły cukier. Jesteśmy biedni. Kupiłam zwykły cukier. A można zrobić ciasto bez cukru? Można, ale możesz dać mi. Możesz, słuchaj, znaczy nie będę ci podpowiadać. Rób jak chcesz. Dobrze, czyli jak ja się pytam, to masz nie mówić. Zacznijmy to. Bo wiecie, to jest taki kontrast do tego, że ja ostatnio gotowałam i Edwin mi się mądrował. Więc ja po prostu będę patrzyła, jak on tu się, jak jest mądry, tak? Mam pół mąki. Jeszcze masz 3 kilo w szafce. To i Sara mi dla zmyłki położyła też czosnek do ciasta. Ciekawe, czy to było dobre. Słuchajcie, teraz tak. Ja sobie będę pił kawę. Mogę ci zrobić kawę. Nie, 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 ja siedzę, nic nie robię. Znaczy mogę ci mówić ciekawostki z internetu. Jabłko
letnie to jest. Ważne jest, że jeżeli ciasto się robi latem, to trzeba robić to letnie ciasto. Umyję sobie ręce płynem do mycia naczyń, bo wlałem go do pojemnika na mydło. Bardzo ważne jest mycie rąk. Dzięki temu ręce są czyste i można przystępować do produkcji. Oczywiście nikt nas nie... Zamknijcie na chwilę oczy, bo zajmę nam szafki, nie chcę pokazać bałaganu. Ja myślę, że większość osób ma w szafkach bałagan. Nie! No to są jakieś wyjątki w Instagrama, którzy żyją po to, żeby pokazywać innym swoje szafki. Nie! A przynajmniej każdy człowiek na pewno ma jedną szafkę, w której ma pierdolnik. To prawda. I u nas zazwyczaj to są twoje kable. Nie! Jeszcze raz zamknij oczy. Ja kable nie chcę jak coś. Nie zamierzałem ci zrobić, bo mi czosnek dla podpuchy do ciasta dodała. No jakbyś dodał czosnek do ciasta, to naprawdę, no. Dobra. Deska do krojenia. Taka bambusowa. Umyj te jabłka może. Ktoś tu podpowiada? Umyję te jabłka może. Jeszcze się kawa niech robi trochę. Gdzie są twoje same te żarty? Ja nie mam żartów, ja mam artykuł z Radia Z. Ja może umyję jabłka płynem do mycia naczyń. Bo wydaje mi się, że takie opłukiwanie po prostu owoców to nie jest wystarczające. Ale to jest płyn do mycia naczyń, który walczy z tłuszczem, to może umyjmy się nim. To znaczy, wiesz co, na przykład jak jakieś pomarańcze są pokryte izmainem i później ten, no to chyba nie zmyjesz to, ludzie tak opukują. Na kanale Tajemniczy Świat Żydów kiedyś widziałem odcinek i on powiedział, że on owoce, warzywa pomyje w wodzie z solą i kroplą płynu do mycia. O, to się zgadza właśnie. I to namacza. A będziesz miał koszerne jabłka? Nie, bo nie są szalone. Ale jakbym namoczył, to może by były koszerne. Czyli koszerne francuskie ciasto. Chyba mogę tą ścierką wycierać. Ona jest czysta. Wiem. Bo jest skradziona. Z pracy naszej. Dobra. Ja kiedyś czytałem, że jak się robi ciasto, ale to naklejką nie umyłeś. To wszystkie składniki powinny być wyjęte, żeby nie było różnicy temperatur. Tej samej temperaturze muszą być. Tak, ale tak naprawdę to ty się powinieneś tym zająć, nie? No i się zajmuję. A ja cię wyjęłam. Nic mi nie wyjęłaś, po prostu nie schowałaś. Teraz tu się podrapę, nie patrzcie. Okej. Dobra. Powieszę sobie na piekarniku. Jak u babci. I teraz tak. Ja miałem przepis. Dobrze. Ciasto robi się tak, żeby... A, jest nawet napisane, że wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Mąkę pszenną, sól i proszek do pieczenia przesiać i odłożyć. Dobra. Chyba mamy takie przesiewadło. Wyżej. Co mi podpowiadasz? Nie mogę się podpowiadać. Może być. Nie może być. Jest takie inne, ale na przykład białe jeszcze. To może nie. Co? Nie. To się nie nadaje. No nie nadaje się. To też się nie nadaje. No nie nadaje się, weź to. Przesiewałam tymi... A nie, tu jest nowe, bo tak przymykam się tutaj wyrzucę. No. No właśnie. Pokażę wam? Nie pokażę. Nie będę. Pokazuj. To jest ten. To sobie na wszystkie nałożę. Przesiewadło. Gdzie jest waga? Waga jest trochę zabrudzona. W tym czasie ja będę mył. A ty, Sara. Dobrze, powiedz. To ja wam powiem o ciekawym imieniu dla dziecka. I ja w ogóle nie lubię clickbaitu, bo one są oszukane. I był taki artykuł. Nadali córce oryginalne imię, ludzie mówią, że będzie wymieniona w szkole. Po pierwsze, chciałbym cię naprostować znowu. No. Odcinek nie jest do ludzi. On jest dla mnie. Okej.
Dobrze. Ucz mnie. Uczę cię. Więc ja sobie byłam ciekawa, co to za dziwne imię. Zwłaszcza, że biorąc pod uwagę, że w Polsce nadal mamy chyba to prawo, że nie można, nie wiem, nazwać dziecka lampa, albo jesień, albo jabłko, tak jak na przykład, nie wiem, w Stanach możesz Apple na przykład nazwać. A w Polsce możesz dać imię róża? Tak. No, czyli możesz. Dobrze, no jagoda też możesz na przykład, albo malina. Czyli można, a no to dlaczego nie możesz jabłko? No nie wiem dlaczego. 468 gramów. Ale to było, że tyle jabłek, czy... Nie wiem, nie czytałem jeszcze. Czy że 4 jabłka. O! No i mnie oszukali, bo to chodziło o parę z Wielkiej Brytanii, a to tam można dać takie dziwniejsze imiona, na przykład Summer, lato. Chociaż Summer mi się podoba, jakbym była w Stanach, to może bym nazwała córkę. Ja kiedyś oglądałem Życie na fali, taki serial na młodzieży. Oglądałam. Tam była Summer. Summer to był taki film 500 dni miłości chyba. No nie wiem, no... No tam to kiedyś oglądałem, ale nie wiem, czy tam była Summer i mi się to imię też podoba, bo się bujałem w takiej aktorce. Tak, no ale tą córkę, znaczy tak, w ogóle syna mieli już Nikolas, czyli takie imię powiedzmy no standardowe, a córkę nazwali na cześć swojej ulubionej przekąski i nazwali ją awakado. 3/4 mąki pszennej, szklanki. A nie myślisz ile wagi? Nie, 3/4 szklanki. Zobaczymy. Aż mnie nosi, nie? Ja wiem, że jestem kontrol... Tak, ty kontrol freakiem. Jestem kontrol freakiem, ale tylko w pewnych kwestiach, a ty jesteś w innych. Dobra, zakładam, że im chodziło o szklankę z Ikei. Wiesz, że można sprawdzić, ile szklanka ma gram? Nie, ile szklanka w takim wypadku mąki ma, powinna mieć gram po prostu. 3/4. 3/4 gram? No, nasypę całą, zważę ile jest gramów w niej i odsypę 1/4 gramów. Wtedy będę wiedział, ile to jest 3/4. Ja mam co innego na myśli. No, ale jakby moje rozumowanie myślę, że jest dobre. Okej. Poza tym ja jestem mistrzem pieczenia ciast i tylko tak udaję. Kiedy ostatnio piekłeś ciasto? W przedszkolu. To jest taka metafora do tego, że było to dawno. Dobra, 220. Nie umiem podzielić 220 na 4, dosypię jeszcze 20. Co? Łatwiej 240 dzieli. No spoko. 238. Ale to już jest ponad szklanka przecież. Nie. Tego tu nie widać. Ja teraz sobie tak robię, o. Równo, szklanka i jest 240. 240 na 4 to jest 60. Tak. Czyli muszę wsypać tu 180 gramów. I przestać. Wiem. Ktoś się tu miał nie wtrącać. Jak gdybyś żebyś kim ci, to ci będę wtrącał. Okej. Okay. Bo ja mogę. Nie możesz. O, 180. A nie, miałem to przesiać. Do 60 odsypę. Nie, co się śmieje? Nie przesiewane 60. Nie pomądzę, nie posiony. Dobra. Teraz to przesypę sobie do torebki. Trochę rozsypałem. Teraz będę sobie tak sypał. O. W ogóle to ja ci, Sara, kupiłem taki pojemnik do przesiewania, co taki było takie trzy i on przesiewał. Tak, ale też zardzewiał. Ewin, my jesteśmy już... A, ja ci powiem dlaczego zardzewiał, bo myjesz to w zmywarce takich rzeczy, się nie myję w zmywarce, prawda? To teraz co innego myję w zmywarce. Ej, ale ta mąka jak się ją przesiewa, to ona się taka fajna. Jakby taki jest cel przesiania tej mąki. Ale ty czaderskie, w ogóle się to... nagrać, bo jesteś po prostu... Kurde, pierwszy raz przesiewasz mąkę. Tak, no w ten sposób, tym sitodłem takim... O nie... Ej, ale to jutro puścimy z tobą odcinek? Ja myślę, że on jest ciekawszy niż ten ze mną. Nie. Bo... Musimy zebrać najpierw większą widownię, żebym ja... Nie. Dobra, czekaj, co dalej? Dalej robimy...
3/4 szklanki soli? Nie. 3/4 łyżeczki proszku do pieczenia. Jak policzyć łyżeczkę proszku do pieczenia? Chciałam ci powiedzieć, że my już jesteśmy 13 lat po ślubie, więc nawet jeśli mówisz, że to przeze mnie, bo byłam w zmywarce, to jeszcze go nie myłam w zmywarce, bo po co? Nie, zawsze było brudne! Co nie. Będę myła, jak następnym razem znowu ubrudzę? Nie o to mi chodzi. Tu jest napisane duża porcja na 1 kilo mąki. 1 kilo, jeżeli ja użyłem 180 gramów, tu jest 30 gramów, 30 gramów proporcjonalnie, jakby to przeliczyć. No nie wiem, czy ona w tym przepisie dobrze napisała. Ja też nie wiem. Czekaj, 30 gramów to jest 1000 gramów. 500 gramów to jest 15 gramów. 250 gramów to jest 7,5 grama. 250 gramów. I teraz 250 to jest prawie 240, podzielić to na 4. Doliczmy, że 240 to jest 7 gramów. I teraz to na 4. 7 na 4. 7 czwartych. To wychodzi 7 na 4. To jest 2. 1, 7. To są 3 czwarte. Właśnie dlatego dzieci uczy się matematyki. Nie, to nie są 3 czwarte. To, jest to są 1 i 3 czwarte grama. No, ja... I teraz ja sobie zważę to, tylko nie wiem, czy na tej wadze tak się da. Może chcesz tą inną. A ja tutaj 0, 2, dobra, 3. Po czasie tak się może ważyć ta waga. Ładnie przesieje. Patrz, jak ja robię. Chyba o to chodzi, żeby to tak... Poprzesiewać. No bo chyba to musi być dobrze wymieszane. One hour later. W ogóle ja ci później powiem, jak będziemy nagrywać ten odcinek, który był tydzień temu, to już wiem, o czym ja ci chcę powiedzieć. A teraz ci nie powiem. Dobrze, okej. Okay. Chciałbym ci powiedzieć, że jesteś za mało gadasz tutaj. Tak. Bo wiecie, Sara, wiesz, Sara, wiecie, bym się zaprzeczył swoim zasadom, jak powiem do niej. Sara, to ona się przygotowuje, co ona tu powie. Nieprawda. Powiedziałaś, przygotowałam sobie kilka... No, kazałeś mi przygotować, ale ja mogę też mówić różne rzeczy na przykład. I chciałam ci, nie skończyłam myśli o tym, że jesteśmy 13 lat po ślubie. Ile czasu to powinno mi zająć zrobienie tego ciasta? Szybko powiem? Ja bym zrobiła 20 minut. 18 już nagrywam. A ty no, bo ty jesteś zachwycony tym, że przesiewasz dobra, mąkę. Dobra, już koniec wygłupów. Mówo, jesteśmy po ślubie, no wiem, dziękuję. No, i że mogą się rzeczy psuć. Mąka się psuje. Szczypta nie. Soli. Jest sól. W słoiku. A ja mam też artykuł kolejny. Tak zachowują się Polacy w sklepach. Myślą, że są królami biznesu. Jak myślisz o tym artykuł? Ja cię będę tak wykoncentrować. On będzie o tym, że się rzucają na buty. Nie. Dwie szklanki cukru. A czekaj, wymieszać. No, tu jest dużo zmiennych. Jędny. Dlaczego była mąka, teraz jabłka? Nie miałeś jeszcze przypadkiem wcześniej, żeby włączyć piekarnik do nagrzania? Wiem, że miałam nie podpowiadać, ale to jest jakieś mniejsze ode mnie. Znaczy nie, może nie miałeś. Nie piszą. Okej. Okay. Bo ty będzie włóż ciasto do rozdawego piekarnika. Ja się skupiam. 3/4, dobra, bo ona to jakiś głupi opis zamieszcza, że jest super ciasto i ja się pomyliłem. Wymieszać, zaczekaj, mąkę, sól i proszek przesiać, odłożyć. Dobra, brawo. Najważniejsze zrobione. W miksie do miksera umieścić jajka i cukier. A, dobra, jajka z cukrem trzeba ubić. Ty się cieszę, że ci karpatki nie kazałam robić. Chociaż to by było ciekawe. Tym. Mamy taki fajny mikser. Tak, będzie najlepiej wymieszać. To chyba jest do czego innego. Owszem.
ja sobie już wcześniej włączyłem do gniazdka, żebym trochę zaoszczędził czasu. Dobrze, to jakieś takie sara brudne tutaj. To a, to się nabrudziło. Bo to mąką po całym tym kuchni rozumiem. Nie, piaskiem. Piaskiem, skąd piasek? Ty mi powiedz. Dobra. Jajka. Jajka chyba też trzeba umyć. Płynem do mycia naczyń. Tak, umyjesz dzisiaj jajka płynem do mycia naczyń. Ja myję szamponem. Powiem ci, Sara, że nie bardzo mi się podoba to, że ciasto ma jajka. Ale nie powiedzieliśmy, że będziemy robili wegańskie ciasta, prawda? Nie powiedzieli, ale chcieli. A czy ja muszę ubić na pianę te jajka? Muszę zobaczyć. Chyba tak. Roztrzepać tylko do połączenia, ubić przez chwilę dosłownie do otrzymania jednolitej, gładkiej emulsji, lekkiego spienienia. Nie ubijamy do puszystości. Kurde, co to znaczy? W misie miksera umieścić jajka i cukier. Umieścić jajka i cukier, to zakładam, że to chodzi, żeby razem. Roztrzepać tylko do połączenia. Jajka i cukier. Czyli ja to sobie... umiesz... o kurde... skorupki. Niestety... dużo mi wpadło. Chyba jakieś cięć, a najwyżej się zje. Wyjąłem. Brawo. No pięknie. Bo wiesz, to jest ciasto francuskie, to one mają zazwyczaj jajka i masło. Ale możemy zrobić następnym razem wegańskie. Trzeba umyć ręce. Edwin zawsze jak dotknie jajek, to on musi umyć ręce. Śmieszne. Naprawdę. Się, no, wszyscy się śmieją. Tak, no. Proszę napisać w komentarzu, kto się śmiał. Ja się śmiałam i to się liczy. Cukier, jajko, cukier. Na szybko cukier. Było 3/4 szklanki cukru. Ja nie lubię słodkiego ciasta, ale cukier może być potrzebny chemicznie. Więc trochę dodam. Mogę się wtrącić? Ja zawsze dawałam mniej, bo ona robi dość słodkie te przepisy. I czy to jest zapowiedziana podpowiedź? Nie wiem, w sensie dobra. Ty uznaj, czy dodasz wszystko, czy nie. Ja uznałem, ja zasadziłem. Już mi się zepsuł. Roztrzepać przez chwilę. Do lekkiego. Dodać rum i wanilię. Mamy wanilię? Nie, ale mamy cukier migdałowy. Promocji za 60 groszy. Czy to jest w ogóle skład gluten, jaja, mleko, soja, sezam, orzech i ziemniak? Co? Co to w ogóle jest? Skład to tutaj, tu jest tylko cukier. 87 gramów cukru. Prawdopodobnie tylko jakiś zaaromatyzowany cukier. Możesz nie dodawać. Kupiłaś, to dodam. Jak marcepan. W ogóle ja nie rozumiem ludzi, którzy nie lubią marcepanu, a podobno nie lubią. A ja bardzo lubię marcepan. I merci marcepan, no to jest najlepsze. Trochę wolno się robi. Ej, ja w ogóle, no dobra, tą wanilię to jeszcze mogłam kupić może, ale rumu to ja stwierdziłam, że dla 4 łyżek rumu, jak my nie pijemy rumu, to ja nie będę kupować rumu.
prawda? No, kupują aromaty rumian. Ale to jest podobno bardzo słabe. W sensie zapachu, czy... W sensie, że to jest jakiś, jak to się mówi, że coś jest słabej jakości. No a to jest kurde dobre. Cukier aromatyzowany migdałem. No nie wiem. Ja teraz poczekam, aż cukier... To jest naturalny aromat, a tamte są sztuczne. A, no to jak tak, to sztuczne to tak. Teraz... Ale to używa, moja babcia używa takich butelek. Tak, tak, moja mama też i babcia i wszyscy sąsiedzi. Dodać żółw wanilię, dodać roztopione, przestudzone masło. Kurde, to powinna na początku rozpuścić. Ona powinna napisać ten przepis, rozpuść masło i odłóż do przestudzenia. Tak, a nie jest tak napisane, że przestudzone masło, czy jest po prostu masło? A, jest napisane roztopionego, przestudzonego masła. No to... Ale jest masz miękkie masło. Ewin, dupę ci widać. Ja tutaj kupić muszę taką... Taką narożnicę. Na strażnicę. Narożnicę. Albo nałożnicę. Nałożnica by ci się przydała. Teraz będę roztapiał masło. Ja bym cię, Sara, prosił, żebyś mi nie przeszkadzała. Okej. Nie, chciałem cię prosić o troszkę papierku. 115 gramów masła. W tym maśle, co smarowaliśmy śniadanie, akurat jest 116! To jest nieprzypadkowe! Nawet nie musiałem ważyć, a nie, musiałem w sumie ważyć. To jest nasze masło śniadaniowe. Użyję nóż. Masz papier. Już. Dobrze, że... Gorzej, że to przestudzić musisz. Może się do lodówki może. On... Umiej się... No i teraz nie wiem, czy mi nie braknie. Bo mi zostało na papierze. Tam masz drugie ewentualnie jeszcze. Wiem, widzę, miałem w ręku, Sara. Nie rób ze mnie takiej ofiary. Dobra, chyba wszystko wrzucam do zlewu, bo mi przeszkadza inaczej. Jak ręce umyć ten papier. Tak naprawdę to, Sara, jestem po prostu zły, że mi dać takie proste ciasto. Tak? I ty tak naprawdę to wszystko udajesz tu. Oczywiście, ja jestem mistrzem pieczenia. Jesteś mistrzem cukiernicy. Użyję tego. I teraz sobie tutaj będę szybko. Mieszam. Tutaj teraz sobie, o, co się robi. 15 minut! 15 minut do czego? Do końca! Tu sobie czas obliczasz? Czy nie oglądałaś Masterchefa, jaki koncert to? Nie. No tam jest, że czas mają i... Rozpuszczam to masło w niskiej temperaturze. Dzięki temu nie będę musiał go bardzo studzić. Na mojej indukcyjnej kuchence z firmy X. Nie, X to teraz jest Twitter. Twitter nie robi. Na mojej kuchence indukcyjnej bym rozpuszczam to masło. Jakbym tu miał jakiegoś sponsora, to bym powiedział z jakiej jest firmy. Ale nie mam. A to ja ci przeczytałam jakiego mema ostatnio widziałam, a właściwie pytanie z forum. I ktoś zapytał na Facebooku, jeśli mam w domu gaz, to czy mogę kupić płytę indukcyjną? Tak, widziałem. Nawet jak nie masz domu, to możesz kupić. Tak. I może też pić Kibo Family, nawet jak się nie posiada rodziny. Widziałem, było to trochę zabawne. Tak, ale ja może teraz będę miała kosę z filmą Kibo, ale nie lubię kawy Kibo. No ja, wiesz co, jest taka brązowa. A nie, znaczy Kibo Family, to jest według mnie... Nie, to nie jest kawa. Ja w ogóle nie rozumiem ludzi, którzy to piją. Włóż palec. Dlaczego? A jak nie pokażesz? Włóż. Przestudzone? No. Widzisz? Ja je podgrzałem od razu studząc, a ty tak nie umiesz. W ogóle nie umiem nic.
masło. No dobrze, roztopionego przez... Już roztopiłem i przestudziłem jednocześnie. Ale Edwin nie spytał, czy myłam ręce, ale myłam. Wymieszać szpachtułką rózgą. Wymieszać rózgą? Idź na dwór, łap z drzewa. Rózgą z kawałkami jabłek, nie rozumiem. Dobrze, roztopione masło. To ja rozumiem, że to ja tu muszę... Ja tutaj sobie po prostu. Będę tak lał stopniowo. A nie, wlałem wszystko. No miesza się. Chyba chodzi o to, żeby nie zmienić, żeby nie ściąć jajek, dlatego nie może być gorące. Główka pracuje. Migdałem takim marcypanowym. Bo to ten, i na przykład to będzie szarne było. Teraz będę dodawał przesiewane składniki. A gdzie jest ale takie... Ale ty jabłka sobie pokroiłeś już? Zamierzasz je w całości wrzucić? Nie. Ja... tutaj to jest takie właśnie zepsute. Chciałbym poinformować, że ja w sumie to jabłka wrzucę w całości. Okej. Okay. Ja ci powiem, co ci ludzie cwaniaki robią w sklepach. Źle korzystają z kas samoobsługowych. No oczywiście. I umyślnie skanują etykiety innych tańszych rzeczy lub udają, że zapomnieli skasować części swoich zakupów. Przecież kasa od razu mówi... Ja tak nie robię. No my tak nie robimy. Ale i wtedy ta kasa mówi to, co ty powiedziałeś, że ten i potem ludzie udają, że nie, to był przypadek. I ja tu chciałam powiedzieć, że mi się zdarza coś źle zeskanować, ale to jest naprawdę przypadek i nie jestem... No tak, bo Sara jest, mogłaby być kasjerką biedronkową. No. Jak to teraz muszę założyć? To muszę zdjąć, bo ja nie chcę, żeby mi się zrobiło bałagan. Zobaczcie, jak ja teraz będę sobie tutaj to wrzucał. To się będzie tu robić. Popsułem. No naprawdę. A, nie, no nie działa. Zawiesiło się. Czy ja coś przesiałem, bo teraz chyba nie muszę przesiewać. Tu mam dziurę i przez dziurę umieszczam składniki w mikserze. Chyba trochę za wolno. Ja jęczę, bo to zrobiła inaczej, ale się nie trącam. Napisali, żeby wszystko wymieszać razem. Ty czytasz ten przepis? Teraz zajrzałam. Nie zaglądaj. No. Ale dobra, może nie będzie za kales. No dobra, tu wolniej włączę. Jest napisane, żeby to jest masło, następnie przesiane suche składniki wymieszać szpatułką lub rózgą. Do połączenia się z składnikami. Wymieszać z kawałkami jabłek, aby były całe pokryte ciastem. Rozgrzeję sobie piekarnik. Brawo. Termoobieg? Chyba nie. Powinno być napisane. Jak nie napisała, to... Dlaczego ty mnie oszukujesz? Powiadasz mi, żeby później całe moje zasługi były dla ciebie? Już ci nie powiedziałam w jednej kwestii. Powiem ci, jak skończysz. Wrzucisz to do piekarnika. To jest wszystko dobrze zrobione. Dobra. Wymieszałeś już to? Nie. Stopniowo dodaję, żeby nie zrobił się on za kalec. Wydaje się, że mało tego ciasta wyjdzie. Ale może dobre będzie. Oczywiście. To nie jest wielka filozofia, to jest tylko ciasto z jabłkami.
tak jesień. Wszystko jest dla mnie proste tutaj. Okej, bo jak ona napisała tylko arko szpatułką, to pewnie chodziło o to, żeby to ręcznie wymieszać. To jest to samo. No dobra, zobaczymy. Zobaczcie wszyscy, tu jest po prostu duża rózga. Okej. To jest takie samo jak to. I nie napisała, że jak ręcznie mieszać, bo mógłbym to mieszać na przykład tak, tak szybko. Okej. Więc nie zgadzam się. Może teraz po prostu jest nowa technologia twoja i będzie... Tak, a widziałaś, żeby na przykład ręcznie ktoś robił w takich programach kulinarnych, kiedy czas goni? No czasem coś trzeba zrobić ręcznie. No co na przykład? No nie wiem, no właśnie. Ja tu sobie włączyłem wolny tryb. Chodzi o to, żeby optymalizować czas. Okej. Ale masz niepokrojone jabłka, dawaj, bo ci się czas kończy. Czy Ernie zdąży upiec ciasto? Oczywiście, 36 minut mi zostało. To ja sobie umyję nóż. Nie mogę kroić przecież brudnym nożem tego. Jabłka mogłyby być obrane, ale ja stwierdzam, że zrobię je takie... Al dente. Nie. Nie obrane. Nie mamy takiej wycinaczki gniazdowej. No nie mamy, no i co z tego? Trzeba kroić jak babcia zawsze kroiła. W rękach. Tylko naklejki zdejmij, bo z naklejkami nie chce jeść ciasta. A chleb jak kupujesz, to ma naklejkę? No ma. No, i jesz to naklejkę. Ale ja myślę, że ją przyklejałam już po upieczeniu. Być może. A. Naklejkę zdejmę, bo mi tu się przecięło. Zdjąłem. Ale ją muszę wyjąć, żeby włożyć do kosza na te. Nie na bio. Na naklejki. To będą jabłka kwadratowe. Kwadratura koła. Nosicie? Jak patrzysz, jak robię? Nie. Bo właśnie tak się tutaj trzęsiesz. Trochę. Myślę sobie, że jestem całkiem fajna. Ale bardzo potrzebujesz tego potwierdzenia. Nie, nie potrzebuję. Ja wiem, że jestem całkiem fajna. Ale ja na przykład lubię, jak są drobne jabłka. Ładnie sobie radzisz. Oczywiście, kiedyś ja piekłem ciasta w szkole podstawowej, w przedszkolu. Ale ile ty tych ciast upiekłeś? Dużo. Zdefiniuj dużo. Upadło mi. Upadło jabłko. Myję. Ile tych ciast zrobiłeś? Nie wiem, 40. Co ty gadasz? Oczywiście. Ja wierzę ci. Do twojej nie mamy się spytać. Jakbym tutaj sobie to... Co, ile to byś mówił to ciast? Kurde, co, ty jej piec? Nie powinienem tego tu rzucać. Raczej. Chyba nie. Chyba już ręcznie. Bo przecież ręcznie się nie odkłada. Bardzo gęste. Tu nie powinienem dodać mleka jakiegoś. A masz przecież mleko? To, że nie ma, to nie znaczy, że nie powinienem dodać. Bo jest takie gęste. Oni mi kazali to ciasto... A w ogóle ile tam było napisane jabłek? 4, zdaje się. One są kwaśne? Są kwaśno-soczyste. Podobno, tak napisali no. Na klejce. Może być. To źle ukroiłem tu. No poważnie z tymi ciastami pytam. No dużo. No ile, czyli co ile piekłeś? No kilka tygodni. Jakiej okazji? Na wsi się po prostu do jedzenia robiło. Ale do szkoły nosiłeś ty ciasta? Tak, do szkoły! A nie pamiętasz historii, jak szedłem z ciastem? Pamiętam, nie, to ale akurat, z tego, co nie, ja kojarzę, to było z jakiejś okazji to ciasto. Do szkoły akurat była okazja. Tak, więc okazji nie ma w szkole, żeby codziennie robić ciasta. Mamy, robiłem, pomagałem. Mama pracowała jako kucharka i potrzeba było pomocy jej do pracy, żeby ktoś jej pomagał, bo ona miała dużo pracy. No i tata nie chciał, bo pracował na nocki, spał w nocy, a ja musiałem ciasta piec. Jakie ty ciasto piekłeś? Biszkopty. To same biszkopty? Tak, to nie, znaczy nie, biszkopty. Fale Dunaju.
Opale Dunaju dobre są. Nie są dobre, wcale to nie jest dobre ciasto. Dobre ciasto to jest takie, które nie jest suche. A wiesz, jakie jest dobre ciasto i które ja mam pierwszy raz chyba u twojej babci? Tak. Jakie? Jabłecznik. Nie. Jabłecznik to zawsze ja mam cioci brzęki. Metrowiec. A, metrowiec. No, no i prawie jak fale Dunaju. To może następnym razem zrobisz metrowiec? Nie. Dlaczego? Nie mam w czym. Nie, to wystarczą ci dwie mam formy na... Mam piekarnik 60 cm nie. tylko. To nie potrzeba takiego. W ogóle to wydaje mi się, że to ciasto jest jakieś dziwne, co ty mi tutaj... Dlaczego dziwne? No bo tu jest więcej jabłek niż ciasta. No bo może to będzie takie gęste. Chodzi mi o to, że ja mam pokryć to, nie ma jak. No musisz pomieszać. Dobrze, Sara, w ogóle jakichś tematów już nie rzucasz tu. No, rzucam już tematy, no bo mnie ciekawi te ciasta twoje, a ty mnie wkręcasz. Wszystkich? Nikogo nie ciekawi to, jak ja tutaj robię. Ciekawi. Bo wiesz, o co chodzi. Nie. Dobrze, zaraz sobie znajdę. Co tu mam? O, mam artykuł. Pod czym partnerowi ten przysmak wasze życie łóżkowe zmieni się na lepsze. Takie mi tu wyszło. Ale i co to nasz przysmak? No ja wiem. No. Ananas? Nie. Balans? Nie. Sopinia? Nie. To są pestki dyni. Co? Dlaczego? No okazuje się, że z pozoru niewinna przekąska, jaką są pestki dyni, może mieć zbawienny wpływ na zadowolenie seksu. Czego? Takie coś, co robią niektórzy ludzie. A. Ten przysmak jest doskonałym roślinnym źródłem cynku, który wspiera gospodarkę hormonalną, podnosi odporność i zwiększa popęd seksualny. To mnie nie interesują takie rzeczy. I pomaga do zaburzenia erekcji. A, no to czytaj. Tak. Więc dlatego ich spożywanie zaleca się przede wszystkim mężczyznom. Ten no, dziwne, żeby kobiety miały erekcję. Chroni również zdrowie prostaty. No. W ogóle co jest zdrowie prostaty? Nie wiem, żeby była zdrowa prostata. No, przeczytajmy. I pozwala też, ma witamina E, która wspomaga prawidłowy proces produkcji spermy, więc jeśli ktoś planuje powiększenie rodziny, to powinien jeść pestki dyni, a jak znaczy kobieta planuje, to powinna partnerowi dawać, chociaż za jego zgodą w sumie, bo jakby się nie zgodził, to... Jeść pestek dyni? No w sensie, że ona ma taki cel, że ona potajemnie chce mieć z nim dziecko i go karmi pestkami dyni. I to... co, myślisz, że on zajdzie w ciążę? I... Nie, a on potem będzie taki jurny i zostanie wykorzystany. To... Sara, ja ci teraz powiem, że ty po prostu jakiś tanich teraz się chwytasz, żeby to było, że ty ciekawe jakieś artykuły znajdujesz, to się to mącem brzytwy chwytasz. Nie, ja to sobie znalazłam wcześniej, to mnie zaciekawiło. A, jednak się przygotowała. A, ja w ogóle zapominam patrzeć, żeby mi głowy nie bijać. Teraz kroję jabłka. To są jabłka pokrojone. Bardzo lubię, jak Sara sprząta po mnie kuchnię. No właśnie, tak pomyślałam, bo ja w naszym osi czasu, ja mam potem kończyć kimchi i już mam tą perspektywę, że trzeba to sprzątnąć. Daj mi kawałek jabłka. Nie, no taki, żeby chrupnąć. Chrupłaś, słyszałam. Tutaj mam te ścinki z gniazdami. A czy takie wspólne gotowanie zacieśnia nasze więzi rodzinne? Zupełnie nie. Co ty na zegarek No bo Kuba mi napisał G. To... Ja powiedziałam, Kuba, jeśli się skończyło suszenie, to wyłącz suszarkę. On napisał G i nie wiem, co to znaczy. To znaczy... Nie mam pojęcia. Może miało być off albo... Tak. Dobrze, pokroiłem te jabłka na drobną kosteczkę nieregularnych kształtów. Smakuje tak samo jak kosteczka regularnych kształtów. A w cieście też w ogóle będzie ten. Wydaje mi się, że to się rozpuści. Jabłko się rozpuści? Nie, takie będzie. No, nie rozpuści. Było twarde, jest miękkie, to znaczy się rozpuściło. Masło jak jest twarde, na przykład. No.
Tak, jak robiła gadu-gadu, miała takie obsydło twarde, jest miękkie, znaczy, że się rozpuściło. Na WhatsAppie dzisiaj to się no, robi. A, no tak. Chyba to jabłko sobie zjem. Jabłka są dobre, kupiłam je, gdzie je kupiłam? Nieważne. Wygrące. Nieważne, w ogóle to nie podoba mi się to ciasto. No trudno, nie musi się podobać. Ono powinno być nie takie gęstwe. Ja nie wiem, ja wydaje mi się, że jest dobre właśnie. Nie. No to zobaczymy, jak będzie z piekarnika. Jak robiłem kiedyś takie placuszki z jabłkami na patelni, no, to takie nie było. Ale to nie będziesz smażał na patelni, tylko piec w piekarniku. Prawda? Jedyne, co mi się podoba, to, to ten migdał, ale nie pasuje zupełnie do tych jabłek. Lepsze by był cynamon. Możesz dodać cynamon. Cynamon z migdałem już nie będzie pasował. Wymieszałeś? Nie. Bo tam jest napisane, że mam tak mieszać, aż pokryję całe jabłka. Daj mi to jabłko, co zostało. Dobre jest. Chciałem jaje zjeść sobie. Ale smakowałeś je masłem albo ciastem? Ciastem. To nie, bo to jest jajkami. Dokładnie. Specjalnie to zrobiłeś. Tak. Nie. Dobra. Mam napisane, że w brytwance 35 cm. Nie mam takiej, ale mam inną. No właśnie. To teraz powinna być taka, czy taka. 35 cm. Czy ty sobie to przestawiasz? Nie, porównuję ze sobą, między sobą. A będzie chyba za dużo na tej ilości. Ja zrobię taki chlebowiec jabłczany. Chlebowiec to jest taki owoc, jackfruit. Chociaż... Nie, to będzie za zła będzie. Chyba zrobię w tej. O, tort, to jest taka tortownica. Tutaj są resztki ciasta. Ktoś to znowu nie umie. Proszę bardzo. Teraz tak, żeby mi się nie przypiekło, to mogę to wysypać mąką. Mąką mogę wysypać. Masz papier do pieczenia. Ale papier będzie... nie podoba mi się papier. Okej. Użyję papier. Naprawdę, wolałbym mąką. Pamiętasz, jak ja kiedyś wysypałam? Tak, pamiętam, to była bułka tarta. Sara na przykład, widzieliście w ostatnim odcinku, jak ona darła papier, a ja nie znoszę, jak jest taka... O. Ja lubię, jak jest równe. Chyba dobrze, że włączyłem piekarnik. No dobra. To już jest godzina 17. Co? Ludzie siedzimy? Godzina 17. Nie, 48 minut. A, bo u góry napis. Dobra, to ja już teraz. Dobra, to się nie śpieszę. Mi się wydawało, że godzina 17, a to godzina 17 stało to na karcie miejsca. Dziwne to by trochę było, tak długo robić takie ciasto. Dobra, teraz będę tu przerzucał. Nie trzeba mąką. Ja ci nie podpowiadam. No tak, jak trzeba, jak się pytam, to... Ja ci tu nagram. Mówię, co nagrywam na Instagram. To jest Edwin i jego pobojowisko, bo nagrywamy odcinek. I ciekawe, czym to spocznie. Nie! Sprzątają kobiety, bo ich miejsce jest w kuchni. Powiedział mężczyzna. Ej, dlaczego to połączyłaś? No, żeby się nie nagra. Nie było dowodów na to, że miejsce jest w kuchni. No jak? Powiedział mężczyzna piekący ciasto. Tak. Ja tak, oni w programach tak pokazują. Jeszcze nikt nie wymyślił takiej łyżki, co tak ładnie wybiera. Są takie, niebieska szpatułka jest silikonowa.
A czy to ciasto, jest szansa, że ono wyrośnie? No, dodałeś proszku do pieczenia i długo je miksowałeś, więc teoretycznie powinniście wytworzyć gluten, który sprawi, że ono podrośnie. Co, gluten się robi z proszku do pieczenia? Nie, gluten się robi pod wpływem tego, jak ciasto mieszasz i wytwarzają się, ja nie jestem dobra z chemii, a tam coś wytwarza. Dlatego na przykład, jak robi się naleśniki, to dobrze jest ciasto odstawić na pół godziny przed smażeniem. Żeby się zrobił gluten? Mhm. Dobra. Teraz. Tu bym... Coś mi się tu nie podoba. No nie wiem, co będzie, to będzie. A tobie się podoba? Tak, ja bym włożyła do piekarnika. Dzieci zjedzą na pewno. Ba, ty zjesz. Dobrze. Ja lubię być tak równo. Tamto ciasto inaczej wygląda. Które ciasto? Na nas nie. Ale czy ono było zrobione w trakcie, to zdjęcie? Czy po? Bo jeśli chodzi o cukier do posypania, puder, to sobie możesz ukręcić. Mąką posypiemy i... Dobrze. To jest moje ciasto. Tak to wygląda. I teraz je chowam do piekarnika. Okej. Okay. Piec się ciasto. Będzie się piekło 35 minut. Ile tam 175. Teraz ciasto się ma piec 50 minut? Teraz wszyscy będą widzieli, jak upływa czas. To jak ja będę robiła kimchi w tym czasie, to będzie taki crossover. Tak jest. Dobrze. Także za chwilę zobaczymy, jak ono smakuje. Wy zobaczycie i ja poczuję. Na razie, widzowie z tego kanału. Stop klatkę. Ja tu posprzątam. Dobra, zobaczymy, co mi wyszło. I teraz się zastanawiam, czy to jest sens jeszcze kaloryczność dodawać do tego ciasta tym cukrem. No myślę, że nie. Znaczy, że nie ma potrzeby ich. Ciasto już się upiekło z 10 minut temu. Pachnie marcepanem. To już takie jest gorące, żebym się poparzył. A po co to masło wyciągnąłeś? Gdzieś nie masło smarował? No, no to polewę maślaną. Tak? Ja chyba to powinienem otworzyć. Sara, możesz mnie denerwować, jeśli chcesz. Nie, ja właśnie... Ja nie chcę cię denerwować. Nie wiem, czy jest nowy. Ale tak mało wyrosło, bo że mieliśmy za dużą formę jednak. A jakby była mniejsza, to by bardziej wyrosło? No nie wiem, znaczy... No to zobaczmy. To się nie zna. Wyrosło tak. W ogóle nie wyrosło. Prawie nie wyrosło, a może takie miało być. Jak on to jest moje ciasto. Wygląda w tym przepisie. No inaczej. No inaczej. Użyję nóż. Do krojenia. Nie będę. Nie no, wygląda... Maja, Lea! Ej, według tego to powinno być większe. No trudno, możecie do... Maja i Lea! Chodźcie tu. Będziecie konsumować ciasto. Jestem. Stańcie sobie tu i ja wam dam ciasto. Chcesz? Tata je upiek. Nie. No, ciasto z czosnkiem. Tak. No to nie jest ciasto, to jest taki macie? Tak, proszę, tam stoicie. To będzie poza kadrem. Nie możecie? Nie pokazać. Mogę pokazać. Nie, tylko nogę. Tylko głos. Do tyłu tam. Nie widać mnie. Dobrze. Patrzę w kamerę. Znaczy, jest tak słodko. To jest moje ciasto. Ale to ciasto jest słone czy słodkie? Wyśmienite. Jeszcze gorące jest. O. Ale ono jest słodkie. To nie jest zakalec. No zresztą takie gdzieś... Do tego. Tym... Stójcie, ja wam chcę nakarmić. Słodkie, słodkie. Mama robiła kapustę wcześniej, dlatego pachnie tak. No, dobrze. Teraz ocenicie, zanim ja spróbuję,
to wy ocenicie i powiecie, jak wam smakuje. To jest gorące. Tylko gorące. No, proszę. Dobra. Powiedzcie, jakie dobre. O, tylko może być gorące, te jabłka są gorące. Zanim coś powiecie, to się zastanówcie nad tym, co chcecie powiedzieć. Te widy. Lea pierwsza czy druga? No. 10/10. Bardzo mi smakuje, lecz wydaje się jakby trochę bardzo, wydaje się troszkę słodkie, ale ogólnie dobre. Smakuje? Tak. Dziękujemy za tę opinię. Chcecie je zjeść do końca? No dobrze, teraz mama. To idźcie do pokoju z tym ciastem. Pa, pa. A my z mamą sobie zjemy drugi kawałek. Takie krótkie. Ja będę jadł palcem. Jednym? Jak widać? Nie. Czuć marcepanem. Naprawdę, takie... Takie marcepanowe. Spoko ogólnie. Jest wilgotne. Myślę, że ono jest lepsze niż to, co tam ta babka zrobiła. Bo... Wolę marcepan. Drugą. Nie jestem żadnym piratem. Nawet drogowym. Ja jeżdżę bardzo wolno i bardzo ostrożnie. Ale dobre. Dobra. Wcale nie jest za słodkie. Nie. Mogło, nawet bym jakbym dał mniej cukru, to też by było dobre. Aha. Naprawdę dobre. Naprawdę dobre. No. A wy chcielibyście udać z nami ciasto? Rozważamy tutaj gościnne pieczenia z niektórymi celebrytami. Nie wiem tylko, którzy się zgodzą. Chcesz jeszcze? Nie. A ja chcę. Jeden kawałek. Ale to jest... Tak, już. Jeden wtedy. A co? Należy mi się. Nie, no zostaw na kawę do rany. Znaczy na rano do kawy. Dobrze. Do zobaczenia, więc ciasto wyszło. Jeszcze z bliska pokażę. Raz. Nie jest surowe. Nie. Nie, no naprawdę dobre. No to następnym razem coś noszę ta karpatka. Powiem ci, że ten marcepanowy taki aromat bardzo tu pasuje. No. Jeśli lubicie marcepan. Bo to jest mój wkład w to ciasto. Nie, Kauflandu. Mój, ja kupiłam, mogłam nie kupować. Ale kupiasz dlatego, że było przecenione na 60 groszy. Oczywiście, ale skorzystałam z promocji i się opłaciło. A więc? Do zobaczenia. Nie poległem, więc może to seria będzie na stałe gościć w naszej serii odcinków. Na razie.